Dzień dobry, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Alan Wake. Jesteśmy na tym tutaj takim parkingu, przed tymi chatkami. Tam mamy zamknięte. Pójdziemy sobie najpierw tutaj. Coś tam wyskoczyło, tylko nie widziałem co. Po tej stronie, o! Nawet nie zauważyłem, że tutaj jakaś strona była z tego, z maszynopisu. Kurczę, zamknięte. Potrzebujemy klucza, żeby się dostać do środka. Dobrze, pójdziemy w takim razie tutaj. Szlak. Mr. Wake? Oh, hell. It happened. Just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would okay, podnieśmy rewolwer. Pieska zostawmy na razie w spokoju. Tu nic nie ma. Zamknięte. Zamknięte. Boże, jak bardzo mi ta gra przypomina tego Max Payne'a, nie? Nawet ten sam dźwięk jest jak są drzwi zamknięte. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Okej, okay, postaram się włączyć to światło. Coś tu mamy? Raczej nie. Tu jest kartka. Proszę bardzo. Amunicja i baterie. O, pięknie. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Jaki chuj, co jest? Tu otwarte, zamknięte, zamknięte. Pierdziele. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Czy to coś dawało, że to się zniszczyło? Kurczę, nie pamiętam. Skurwisyn. Delikatnie potraktujemy na razie tym światełkiem. O ty kurwa, oni rzucać potrafią, nie? Nieźle. Przeładuję. Czekajcie, sobie muszę mikro ustawić, bo... O, dobra. Powinno być ok. Rustiego nie ma. Nieźle, kurwa. Co? Gdzie? Kurwa, jaki on jest szybki. Okej, no chodź tu! Kurde! Dobra, sobie przeładuję. Latarkie. No kurwa! On jest za szybki, cholera.
Nie mogę go rozwalić. Okej. Taki mini bossik jakiś. What the fuck? Jeszcze następni. Kurwa, myślałem, że... Myślałem, że się... uda uciec. Okej. Reload. Zaszpanował. English perfekcjonisz, kurwa. Dobra, lecimy dalej. Łe. Coś się dzieje. Światło to powinien być zapis. O, właśnie. Halo? Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Okej. Jest piwerko, którego się nie napijemy. Mamy pewnie pójść tam. Gdzie mamy teraz iść? Udaj się do Lovers Park, tak? Lovers? Parku kochanków? Tak to można tłumaczyć chyba. Energizery kolejne i amunicja do rewolweru, którego nie... ten, nie mam miejsca na amunicję więcej. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Aha, pięknie. Kurwa, zawsze jak jest ten dźwięk, to ja tak się wydygam. Jezus Maria, jeszcze z tyłu jest koleś. No skurwysyn, jak mnie wystraszył, nie? Czy ja nie mogę się bić jakoś też ręcznie, że tak powiem? Czyli na bliski dystans? Chyba nie. Pod R mam przeładowanie, F. To jest bieg, to jest skok. Jakby coś było, to by było, kurczę, dostępne, ale blisko gdzieś tutaj, ale nic nie mam. Że chyba jedyna obrona to jest właśnie... Lovers Peak... To jest ten cholerny rewolwer. Kurwa, nie podoba mi się to. Światło jest bardzo daleko. Ajajajajaj. Ja se idę tutaj. Tu jest zapis, tu jest broń, amunicja, właśnie. O, lovely. Idziemy do Lovers Peak. Lovers? Jakoś. Kurwa, co tu się dzieje? Strasznie dużo na nich trzeba marnować tego światła. Za dużo, cholera. O, jest kolejny. Widzicie? Następny.
Jak się oglądam, czy za mną gdzieś nie wyskoczy jakiś frajer. Centralnie jakby na mnie tutaj czekali. Następni. Ja pierdolę. Dobra, przeładujmy to, bateria. Troszkę żeśmy się spompkowali z tych tutaj rzeczy. Ciężki szlak tutaj jest. Tam byliśmy. Jest jeszcze taka opcja, żeby uciekać na przykład do światła, nie? O, w ten sposób. I uciekamy do światła. Zamiast ich tutaj wybijać wszystkich. Żebym prowadził cię do światła. Chyba że światło szlak trafi, no to wtedy jest kiepsko. No właśnie, trafiło. O! Proszę bardzo. Dobra, tu mamy stronę. Oczywiście telefon rozwalony. Ale koleś naprawdę niezłą banię musiał mieć, żeby mu się coś takiego uroiło. I to jeszcze tak realistyczne, że nawet mógł zginąć, nie? Dobra, nie oddalam się ze szlaku, pierdziele. A już oni tam łażą. Oho, oho, jeszcze tutaj kurwa straszna mgła. Ja cię pieprzę. Ja pierdolę, ile ich tutaj było. Jak ja mam sobie z nimi niby poradzić? Mi jest za dużo. Chyba 50 jeszcze niech tutaj przylezie. Ciekawe, co by się stało, jakbym uciekł na przykład do tyłu tutaj gdzieś, do tego światła. Bateria, bateria, bateria. No, kurde. Kurwa, nieźli są. Przyznam szczerze. Ja pieprzę, ale ich było tutaj. Czekajcie, bo jakiegoś SMS-a dostałem. Aha, dobra. Wszystko wiemy. Dobrze, tutaj mamy, tutaj mamy. Tu nic nie mamy, cholera jasna. Najlepsza broń i nie mamy do niej ammo. Nieciekawie, co tu jest. Szmata zakrwawiona. Dobra, pójdziemy tutaj, może coś będzie. Jakieś ammo chociaż? Nic? Serio? Chyba nic? Dobra. Światło jest. Dobra. Czyli tak, tutaj nie przejdziemy, bo jest zawalone. No i idziemy okrężną drogą, oczywiście.
Pożar lasu. Powalone piorunem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trzeba będzie coś chyba zrobić. Nie. Tylko co? Nie. Kurde, marnuję tylko ammo. Powiedzmy, że nic tutaj nie ma. Cofniemy się kawałeczek. Tutaj nic nie ma. Że my jakieś mapy nie mamy? Serio? Pójdziemy gdzieś tutaj może. Jakąś odnogę. Tutaj byliśmy. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj jeszcze niby coś jest. Chociaż... niekoniecznie. Co tu może chodzić? Nadajnik jakiś tam sobie miga? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Może coś tutaj przegapiłem, po prostu sobie jeszcze zerknę na wiadomość. Dobra. Chyba, że tędy przeskoczymy? Kurwa, to było takie proste? O my geja, ja chyba rzeczywiście dawno nie grałem w gry. O, naprawdę. Nie wiem, zapisało się czy nie? Nie podoba mi się sytuacja z bronią, bo za bardzo tam żeśmy popłynęli z tymi wszystkimi rzeczami, kurcze, i nie mamy shotguna, tutaj też troszeczkę amunicji straciliśmy, no i tak średnio jest. Przyznam szczerze. Statystyki. A, to takie jakieś pierdółki. Chciałem, że może coś będzie, jakiś, nie wiem, procent przejścia gry czy coś. Aha. Jezus Maria, nie założyłem tych ptaków francowatych. Ups. No właśnie, racę. Jakbyśmy mieli racę, to tam wcześniej bym ich szybciej rozwalił. A kurczę, tak to musieliśmy sobie radzić jakoś. Taka duża latara by nam się przydała. Nie takie małe gówno. Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. Czy jeżeli gdzieś oni się pokażą, to nie latareczka, tylko racą. Łamać. Kurde, racę rzucaj ty, a nie.
Zabiłeś, kurczę, wszystkich? Jaki koleś? Żeraca, raca, blisko, blisko i ładuj w nich, ładuj! Tu gdzieś blisko był. Jezus, on... Kurwa, trafi kiedyś? Tu jest koleś jeszcze. Ups. Dobrze. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Już żeśmy ich ten. No can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Aha, jeszcze idą. No fajnie. Ja już się wypompowałem z tego, z rac. Świetnie. Musimy tutaj troszeczkę dalej. Najgorsze, że oni to już tak blisko podchodzą. Kurwa jego mać. Co ja mam zrobić tutaj? Nie mam rad, nie mam nic. Zabiją mnie. Kurde. Mam jedną flarę. Jedną. No can do. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Pull them off, damn it. Trzymaj ich na dystans. No chyba cię popierdoliło. Światłem w nich, to ich powstrzyma, serio? Ty jesteś kurwa pewny? Można ich jakoś bić chociaż? Ja cię pierdolę. Spierdalamy! Chyba się udało, ale to tu taki fuchs, że fuchs. Za bardzo się spompowałem z tych, z rad, kurczę. I ten, jakbym miał jeszcze dwie, jedną, dwie, to tak, to... To było spoko. Aha. Co, jakiego programu? Dobrze, ale dobrze idzie. Co jest? Aha! Tego tu zabij po lewej, durniu! Tutaj jest ten, zobaczcie. Termos. Świetnie, jeszcze na plecach jeden. Kurwa jego mać. Racy nie mam już żadnej. No, nareszcie ich zabił wszystkich.
Chyba wszystkich. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her off. To się dogadali? Zajebiście. No, baterijki, baterijki. Ile tu rzeczy spadło? He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to żeby nie spaść, żeby nie spaść. Okej. Mamy racę, czyli może być gdzieś więcej przeciwników, ale to dobrze. Przyda nam się jak najbardziej. No nie, że taka głupia sytuacja, że pełno przeciwników, a ja muszę się cofać, kurczę, bo nie mam jak tak naprawdę ich zabić. Co to się tak świeci? Kurwa. Co to się tak świeci? No. Już wiemy co. Sprawdziłem na własnej skórze. No, pięknie. Czyli to są te wnyki. Jak się wewnyki złapie, no to jest lipa, bo gdzieś nagle się oni pojawiają i atakują, czyli trzeba bardzo uważać na te wnyki, żeby nie wleźć. O Jezus, ile ich tu jest? No naprawdę. O, to chodziło. Dobrze, dobrze, dobrze. Co tam się mamy dostać? Nie dość, że na tych typów muszę uważać, to jeszcze na te pieprzone wnyki. No masakra. Wydostań się z lasu. Aha, ogólnie mam się wydostać z niego, spoko. Okej, mamy punkt zapisu. Pójdziemy jeszcze kawałek. Dobrze. I o to chodzi, o to chodzi. Trzech przeciwników, jeszcze jakoś tam w miarę ogarniemy. Z większą ilością troszkę gorzej. Oho. Plecy czyste. Jak ja bym chciał shotguna, no. Grono, nie bądź pizda, no dajesz kurwa jakąś broń normalną. Jaka cisza. Nie, 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 nie. O nie, tak się nie dam zrobić kolejny raz. Kurczę, byk. Okej. Ciekawe, czy bym zdążył na przykład. Ja się zawsze boję, kurczę, że ja nie zdążę i mi nastukają od razu. Baterie, rewolwer. Okej. Się odkuliśmy troszeczkę.
Ale dalej nie mamy tego fajnego shotguna. Albo chociaż tą racę, kurde, jest, jest, nareszcie jakaś inna broń. Co prawda, no nie shotgun, myśliwski, bo myśliwski, ale zawsze to na bank będzie coś lepszego. Do tego cholernego rewolwera, bo on to kurczę... No jest też nie mało zadaje obrażeń. Do zbliżenia. Pójdziemy tam. Tutaj są jakieś te... Czemu te plamki one się tak niszczą? Nie pamiętam. Coś mi tutaj wskazuje, że tu jest jakaś znajdźka chyba albo coś. Nie mam pojęcia, czemu to się tak robi. Ale jak się robi, to lepiej zrobić to niż... Później, żebym coś zepsuł. No i co? I co się wielce stało, że to się tak przeten... Coś tu odkryłem? No raczej nie. Strzałka, strzałka. Do góry, do góry. Jasny gwint. Czekajcie, tu. Hopla. Tu coś jest. O, widzi ta. Co tu jest? Race. To żeście mnie kurwancka pocieszyli? Race mi są zajebiście potrzebne, kurde. Nie no, z dwie to spoko, ale żeby tutaj iść kurczę i się tam głowić. No, po drodze znalazłem nawet, no to ja nie wiem po co mi tam było iść, no ale okej. Się komycki sypią. Jak zwykle od pleców gdzieś przyłażą gnoje. Gdzie jest, bo oni ci tu byli. Okej, trzech było. Więcej, idą jeszcze. Cholera jasna. Okej. Próbujemy to uruchomić. Mamy punkcik kontrolny. Dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!